Witamy Państwa, mówiąc dobry wieczór, bo już ciemno za oknem. 14 dzień listopada, te dni coraz krótsze, ale za to jest idealna chyba pora na filmowe wieczory. Witam serdecznie Rafała Mościckiego. Witam Cię. Dobry wieczór. No i właśnie, dzisiaj porozmawiamy o filmie i o bohaterce, no, która jest rzeczywiście bardzo istotną osobą w polskim życiu naukowym. I tak jak sobie od razu skojarzyłem, natychmiast to Amerykanie mają swoją Diane Fossey. Natomiast my mamy swoją Simonę Kossak, prawda? Tak, Simonę Kossak, o której ostatnio było bardzo dużo, bo widzieliśmy przepiękny dokument parę lat temu o Simonie, więc wiele, pamiętam, jakie tłumy ludzi uderzały do kina, żeby zobaczyć ten film dokumentalny. To w ogóle było fenomenem. Ta Simona stała się czymś bardzo ważnym. Ja pamiętam też z takiego naszego lamowego, festiwalowego życia, był taki film amatorski, który nosił tytuł Dziwadło, o małpie, która biegała gdzieś tam po lasach na Podlasiu i Simona Kossak występowała tam w charakterze eksperta. I robiła to z taką finezją, z taką niesamowitą nutką żartu i ironii, że naprawdę ja byłem już zakochany w tej postaci, że można być tak zdeterminowanym. No i oczywiście będziemy mieli cały czas to, co ważne, bo większość ludzi ocenia Simonę Kossak, w filmie też to zobaczymy, z perspektywy jej malarskich korzeni. No więc czyli właśnie, cały czas będą zastanawiali się, czy ona maluje. Nie? A ona maluje, ale zupełnie inną rzeczywistość. Zupełnie inny krajobraz, prawda? Dokładnie. Niesamowite dzieje życia, tak jak powiedziałeś, i rodzinne, i jej samej, i ta decyzja, i totalna zmiana ze swojego życia. Czy ekran jest w stanie nam tę historię wyrysować? Ja się, wiesz, zastanawiałem, czy po prostu to nie jest to, no wiadomo, film operuje skrótem. I czy to nie jest ze szkodą dla tej postaci? Nie, bo tak naprawdę to już chyba powinien powstać serial. Nie, bo tak naprawdę skupiliśmy się na pewnym etapie życia Simony Kossak. Ale zobaczymy mnóstwo takich fajnych rzeczy, bo zobaczymy państwa Gutwińskich, których wszyscy znamy jako obrońców przyrody, przyjeżdżających do Simony Kossak. Zobaczymy Sandrę Drzemaską, która przede wszystkim pokazuje to piękno tej postaci, tą determinację, to, że nieważne jak, nieważne gdzie, bez światła, bez prądu, z zadaniem kuriozalnym, badanie diety saren i tak dalej, można pokazać to, jaka wspaniała i piękna była to postać i jak bardzo kobiety powinny zarobić się na tym, że jeżeli masz swoje pasje, masz swoje pragnienia, to mimo tego, że ci wszyscy mówią, że jesteś brzydki, niefajny i w ogóle, że jedyne co masz to nazwisko, to nie należy się przejmować, tylko należy żyć. Wspaniała Sandra Drzymalska, wspaniała obsada też i tutaj też bardzo ważna druga postać, postać matki Simony Kossak, Agata Kulesza. No, jest to coś, myślę, że faceci troszeczkę w tym filmie są na bocznym torze, mimo tego, że Jakub Gierszał tam się pojawia i pojawia się wspaniały leśniczy, grany przez Borysa Szyca, to myślę, że wciąż jest to też takie uderzenie w to, na ile my traktujemy przyrodę poważnie też, bo też ten aspekt przyrody też, aspekt lasów państwowych, jako raczej zakładu produkującego drewno, a nie chroniącego przyrodę, też można by było tak ironicznie przenieść dzisiejsze czasy, nie? Tak, film o niesamowitych czasach, o niesamowitej postaci i kiedy, no ja, ty oglądałeś, miałeś przyjemność obejrzenia tego obrazu, ja tylko to co możemy zobaczyć w skrótach. Zastanawiałem się, jakie musiało być rzeczywiście przygotowanie do tej roli, bo mierzenie się, tak jak mówiliśmy, pamiętasz w naszym filmie, mierzenie się z rolą Kuleja, prawda, jeśli chodzi o sport, to mierzenie się z rolą aktorską, tak, no nie wiem, może złego słowa użyję, tak szalonej, tak niezwykle barwnej postaci, jaką była Simona Kossak, to ogromne wyzwanie. I to aktorstwo przemawia też w tym filmie. No tak, Sandra Drzemalska robi dużo roboty, bo tak, ona, mimo tego, że słyszymy, że Simona była brzydka i tak cały czas pada to z ust matki, pada to z ust wszystkich dookoła, to Sandra Drzemalska pokazała tę postać jako piękną. I my jak gdyby nie kupujemy tej brzydoty, nawet fizycznej, bo widzimy w tym piękno i energię i widzimy w tym wspaniałą postać i myślę, że ona nadała takiego kolorytu tej postaci i dobrze, myślę, że Simona Kossak zasłużyła na to, żeby tak ją pokazać.
No a Państwo teraz też zasłużyli na to, by zgarnąć niebawem nagrodę, odpowiadając na pytanie konkursowe na naszego gościa, a czego będzie dotyczyć, proszę bardzo, Rafał Mościcki. Tym razem przyrody i tym razem tego, żeby może trochę pogrzebać w dziejach Simony Kossak. W filmie pojawia się zwierzątko, które jest dzikiem. I to zwierzątko ma takie bardzo nietypowe imię i chodzi o imię tego dzika, który pojawia się w filmie. No, proszę Państwa, no, ale to nie jest wbrew pozorom trudne. Nie jest trudne. Znajdziecie to Państwo wszędzie we wszystkich opracowaniach, także ten dzik jest kluczowy. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Piszą Państwo pod ten adres, a dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy nagrodami od sieci Kim Helios. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i wracając jeszcze na koniec oczywiście do tego filmu. To jest film z gatunku kino kobiet? Wiesz, mnie to nurtowało, bo myślę, że tak, ale mężczyźni oglądający ten film też się czują fajnie, bo mogą zobaczyć coś, co daje im też nadzieję na to, że takie kobiety silne, takie walczące i pragnące jasnych rzeczy i też mogą zobaczyć wiele dramatycznych postaci kobiecych w tym filmie i myślę, że one też bardzo dużo mówią do mężczyzn. No właśnie, my nie chcemy Państwu zdradzać fabuły, no ale to ciężko nie zdradzać, bo to życie Simony Kossak było jasne, tak jak mówiłem na początku. Tak naprawdę ta diametralna zmiana doprowadza też do diametralnej zmiany w ogóle w jej myśleniu jako osoby, jako postaci o życiu, o społeczeństwie, no i o tym, co działo się w tym momencie w czasach na tle tym kulturowym, którym ona żyje. I przede wszystkim pokazuje też rolę kobiet w rodzinie Kossaków, że to nie są te, które stoją przy boku wielkich mistrzów, tylko też mogą powiedzieć ja potrafię, ja lubię coś i oddam się temu, wyjeżdżam, będę badać przyrodę, bo to jest moja zajawka, to jest moje życie. Proszę Państwa, myślę, że to jeden z najciekawszych obrazów jesieni, na który warto się wybrać. Przypomnę, Simona Kossak wchodzi na ekrany kinna i mamy nadzieję, że zachęciliśmy też Państwa do tego, by skusić się na taką filmową refleksję. Jeśli chcecie Państwo, piszcie pod postem też swoje refleksje po obejrzeniu tego obrazu. Rafał Mościcki, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne już za tydzień.